Wykonywanie techniki molto tasto, dietro la mano sinistra, a ponticello i za podstawkiem pizzicato i arco. W literaturze istnieje kilka powszechnie używanych oznaczeń grania na podstawku. Jednak faktycznie kompozytorzy sami często wymyślają znak, jakim oznaczają tę technikę. Z bardziej popularnych zapisów, z jakimi się spotkałam, możemy napotkać różnego rodzaju puste rąby i kwadraty oraz opisanie techniki słowne. W niektórych dziełach pojawiają się ikonografiki podstawka. Jeśli chodzi o samo wykonawstwo w różnych miejscach strun, najbardziej standardowe określenia z pierwszej połowy XX wieku, jak sul tasto czy sul ponticello, nadal są używane w formie słownej. Ich poszerzenie o słowo molto również wpisało się do kanonu zapisu. Także mamy skróty słowne z języka włoskiego, jak MST, ST, ORT, SP, MSP, jako najczęstszą formę zapisu. W tej nomenklaturze odnajdujemy także ASP, asul ponticello, przy czym powinno ono oznaczać granie na podstawku. Niekiedy kompozytorom chodzi o maksymalne molto sul ponticello. Ciekawym i odmiennym pomysłem zapisu miejsc na strunie jest założenie, że ordinario to znak 0, zaś minus to tasto, a plus ponticello. Oraz gdzie T to tasto, O to ordinario i P to ponticello. W związku z eksploracją brzmień możliwych do wykonania różnymi technikami smyczka na gryfie instrumentu, do dokładnego oznaczania miejsca akcji smyczka powszechnie używa się tzw. klucza instrumentu, w tym oznaczeń liniowych, jak w kolejnym przykładzie, gdzie konkretnej linii przypisane jest miejsce między progiem instrumentu a podstawkiem lub strunociągiem, czy nawet guzikiem. Również samogranie za podstawkiem często opisuje się słownie, najczęściej w języku angielskim, włoskim i francuskim. Często też zmienia się znak nut na kształt trójkąta bądź krzyżyków, z tym, że te ostatnie potrafią oznaczać w muzyce nowej wiele różnych zagadnień i tu jedyną odpowiedzią jest legenda autora utworu. Bywa, że materiał do wykonania za podstawkiem ma dokładnie oznaczone struny. Często też kompozytorzy wykorzystują specyficzny zapis bariolage. Z drugiej strony twórcy wykorzystują możliwość grania za lewą ręką głęboko na gryfie. Tu również nomenklatura bywa różna. W tej części vloga pokażę, jak grać na podstawku, za podstawkiem, na różnych częściach strun. Zaczniemy od grania na podstawku. Jest to swoisty rodzaj szumu. Co ważne dla wykonawcy, warto zwrócić uwagę na pronację prawej ręki, żeby była ona najlżejsza i żeby skupić się na tym, by włosie nie dotykało strun przed podstawkiem. Wtedy faktycznie uzyskamy pożądany szum. Jeśli chodzi o granie na innych częściach strun, oczywiście klasycznie znamy sul tasto, sul ponticello i normale. Jednak, tak jak mówiłam wcześniej, w muzyce współczesnej doprecyzowano granie w konkretnych miejscach strun. I tutaj faktycznie istotne jest, żeby w przypadku grania molto tasto być blisko lewej ręki i żeby stłumić palcami lewej ręki sąsiadujące struny, żeby ich nie zahaczyć, bo smyczek jest głęboko i jest tam dosyć płasko, jeśli chodzi o położenie strun.
Więc jeśli gramy dźwięk A, mol to sól tasto, brzmi on tak. Zwykłe tasto. Normalnie. Sól ponticello, molto. A ponticello, czyli na. I za podstawkiem. Za podstawkiem często kompozytorzy oznaczają, na których strunach mamy grać, zwykle rzymskimi cyframi. I czy na przykład na dwóch. Tutaj te płaszczyzny są odrobinę inne niż płaszczyzny, na których normalnie na co dzień gramy przed podstawkiem, dlatego warto faktycznie popatrzeć się na miejsce, na którym gramy za podstawkiem, żeby wycelować dokładnie w dwie struny. Takim zupełnie nietypowym miejscem grania na strunie w muzyce nowej jest granie za lewą ręką. Ważne, by kompozytor oznaczył, czy dociskamy i jaki dźwięk dociskamy, jeśli chodzi o lewą rękę. I tak, jeśli na przykład w pierwszej pozycji dociskamy dźwięk A, granie za lewą ręką da nam dosyć wysoki dźwięk, bo struna jest skrócona. Jeśli będziemy w trzeciej pozycji, tutaj już mamy konkretny dźwięk, czyli ponieważ są to konkretne wysokości, warto, żeby kompozytorzy je doprecyzowali. Jeśli podobał Ci się mój vlog, zapraszam do subskrypcji mojego kanału YouTube, polubienia mojego fanpage'a na Facebooku oraz Instagramie i odwiedzenia mojej strony internetowej.